Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła wnioski dwóch firm, które odwołały się od wyników przetargu na budowę stadionu Sandecji. Przypomnijmy, przetarg wygrała firma Grant z Korzennej, która złożyła najtańszą ofertę, opiewającą na kwotę niewiele ponad 49 milionów złotych. Jednak dwie startujące w przetargu firmy odwołały się od decyzji komisji przetargowej. Telefonicznie zostało nam przedstawione jakby zawartość tego wyroku. I wiemy, że Izba nakazuje zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy grant oraz dokonania ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu bez udziału oferty jakby pierwszej. Generalnie 2/3 zarzutów zostało jakby niepotwierdzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, czyli nie przychylili się do tych wniosków, natomiast 1/3 została uwzględniona. Jak powiedziała nam prezes Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej spółki, która zajmuje się budową stadionu, komisja przetargowa będzie analizowała drugą ofertę złożoną przez konsorcjum firm, w których liderem jest spółka Goldfood z Nowego Sącza. Druga oferta obecnie będzie analizowana przez komisję przetargową. Komisja wystąpi tutaj do drugiego wykonawcy o uzupełnienie dokumentów. Nie wiadomo, na ile te procedury opóźnią budowę stadionu. Generalnie, jeżeli chodzi o terminy ustawowe, to musimy dać wykonawcy 10 dni na skompletowanie i dostarczenie dokumentów do nas, więc jakby to jest kolejne 10 dni więcej. I w zależności od tego, jakiej jakości będą te dokumenty, komisja podejmie decyzję, czy wybieramy drugiego wykonawcę, czy jeszcze będziemy prosić o jakieś uzupełnienia. Ciężko powiedzieć dzisiaj, na ile to może wydłużyć. Odwołanie od decyzji zapowiada także właściciel firmy Grant z Korzennej.